Chciałabym Państwa powitać bardzo serdecznie. Tak jak już mnie przedstawiono, nazywam się Marta Lampasiak i chciałabym Państwu przedstawić dzisiaj mój projekt o dość tajemniczej na początku nazwie Widmo. Widmo to złożony układ, który posiada formę wyświetlacza widmowego. Do jego napędu użyty został silnik. Taka konstrukcja pozwoliła mi zarówno na badanie napięcia, prądu pobieranego przez układ, jak i na doświadczenie i zbadanie zjawiska związanego ze specyfiką ludzkiego wzroku, czyli bezwładności ludzkiego oka. Czym właściwie jest wyświetlacz widmowy? Wyświetlacz widmowy to urządzenie pozwalające na wyświetlanie wyrazów, obrazów, cyfr w płaszczyźnie poziomej. Główną częścią układu jest ruchomy element, który zatacza koła wokół osi obrotu, na którym są diody LED stanowiące promień płaszczyzny. Dzięki odpowiedniej synchronizacji czasu migania diod z prędkością silnika możemy wyświetlać wcześniej wspomniane obrazy, widma błysków diod, które są odbierane przez oko dzięki jego bezwładności. Bezwładność oka, czyli inaczej inercja, to cecha powodująca opóźnienie w czasie między powstaniem wrażenia wzrokowego a bodźcem wywołującym to wrażenie oraz trwanie tego wrażenia po zaniknięciu bodźca. Bezwładność ludzkiego oka jest rodzajem efektu stroboskopowego, który występuje między innymi przy ruchu obrotowym. W przypadku ruchu obrotowego ciała następuje nieprawidłowe wrażenie zwolnienia, pozornego zatrzymania lub nawet zmiany kierunku ruchu. Występuje on wtedy, gdy kolejne bodźce pochodzące od poszczególnych położeń przedmiotu są od siebie oddzielone pewnym odstępem czasowym. W przypadku wyświetlacza widmowego jest to odstęp pomiędzy miganiem diod. Odbieranie przez oko obrazu podczas ruchu obrotowego możemy również nazwać zdolnością oka do całkowania. Jeżeli z jakiegoś miejsca do ludzkiego oka w pewnym krótkim czasie zacznie skokowo docierać różne natężenie światła, oko zarejestruje jego uśrednioną wartość. W swoim projekcie dwukrotnie użyłam Arduino, platformy programistycznej rodzaju prostego komputera, który może stać się narzędziem do sterowania urządzeniem za pomocą napisanego programu. Język jego programowania jest oparty na środowisku Wiring oraz języku C, C++. Budowa wyświetlacza nie była tak prosta, jak mogłoby się to na początku wydawać. Podejmowałam 3 próby konstrukcyjne. W ostatecznej konstrukcji wykorzystałam silnik prądu stałego ze starego magnetofonu kasetowego z 1982 roku, prawdopodobnie o napięciu znamionowym 8 V. Został on umieszczony w płycie pilśniowej, którą oparłam na drewnianej skrzyni. Płyta oraz skrzynia zostały dodatkowo obciążone dla zachowania jak największej stabilności układu, dzięki czemu nawet przy maksymalnych obrotach układ nie wpadał w wibracje. Chciałam udoskonalić swój projekt, przez co widmo zyskało 2 części. Część logiczną układ silnik, która odpowiedzialna była za sterowanie silnikiem oraz część optyczną skrzydło, odpowiedzialne za wyświetlanie wyrazu. Kontrolowanie pracy silnika było możliwe dzięki zastosowaniu Arduino E293D, klawiatury membranowej, natomiast wykonywanie pomiarów było możliwe dzięki włączeniu do układu dzielnika napięcia oraz opornika jednoohmowego. W części optycznej mamy głównie Arduino, do którego zostały podłączone diody, których czasem migania manipuluje za pomocą używanego pilota, którego sygnały są odbierane przez odbiornik podczerwieni umieszczony na skrzydle. Teraz po części, pokrótce postaram się Państwu przybliżyć poszczególne części mojego układu. Tutaj widzimy część logiczną układ silnik, E293D, klawiatura membranowa, dzielnik napięcia oraz opornik jednoohmowy. Tak wygląda układ w rzeczywistości. Postaram się omówić teraz poszczególne elementy. E293D to dwukanałowy sterownik silników, mostek H służący do sterowania silnikami prądu stałego. Umożliwia on zmianę kierunku ruchu silników poprzez zmianę kierunku przepływu prądu. Pozwala również na zmianę prędkości obrotowej silnika. Został on podłączony według schematu przedstawionego na slajdzie. Do zaprogramowania silnika potrzebna mi była również tak zwana tabela logiki stanów, dzięki której określę kierunek obrotu mojego silnika. Tak wygląda rzeczywiste podłączenie E293D. Na pierwszy rzut oka jest ono dość rozbudowane, dlatego chciałabym się skupić na zaznaczonych na czerwono pinach.
Na początek input 3 i input 4. Są to piny, które określiły kierunek obrotu mojego silnika. W programie zapisane jest Digital Write 12 High, Digital Write 13 Low, co oznacza, posługując się tabelą, input 3.1, input 4.0. Według tabeli oznacza to obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Enable 2 jest to pin, który podaje sygnał na mostek. Określa on, czy silnik ma się kręcić, czy nie, lub z jaką prędkością. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu metody PWM, Pulse Width Modulation, czyli modulacja szerokości impulsu. Czas łączenia silnika to puls, czyli impuls, a szerokość tego impulsu jest regulowana. Oznacza to, że w danym czasie dostarczane jest napięcie lub nie. Podsumowując zastosowanie naszego mostku, ustala on kierunek kręcenia się silnika, reguluje prędkość oraz stopniowo podaje napięcie do silnika. Klawiatura membranowa posłuży nam do pewnego rodzaju wydawania rozkazów do E293D, które poda polecenia do silnika. Na slajdzie widać schemat, według którego klawiatura została włączona do układu. Chciałabym Państwu przedstawić kawałek kodu, który napisałam. Widzimy tutaj wywołanie przycisku za pomocą funkcji switch case. Mamy również zastosowanie pętli for, która ma za zadanie rozpędzić silnik od zera do maksymalnej prędkości. Dokonywanie pomiarów dzięki Arduino jest możliwe poprzez posiadanie przez niego pinów analogowych, za pomocą których jestem w stanie mierzyć napięcie. Natomiast mogę zmierzyć napięcie w zakresie od 0 do 5 V. Dlatego zdecydowałam się na wpięcie do układu dzielnika napięcia, który pozwoli mi otrzymać odpowiedni stosunek między napięciem wejściowym a wyjściowym. Skorzystałam ze wzoru, aby obliczyć stosunek oporników, które mam użyć. Za napięcie wejściowe przyjęłam 12 V, czyli maksymalną wartość, jaką mogę podać z zasilacza. Natomiast za napięcie wyjściowe przyjęłam 4 V dla większego bezpieczeństwa. Z otrzymanego stosunku oporników wybrałam te o oporze z dostępnych mi źródeł, 39 kOhmów i 18 kOhmów. Wartości w programie zostają wyświetlane dzięki wywołaniu ich poprzez funkcję Analog Read A5, a następnie poprzez zadeklarowanie odpowiednich elementów, zapisanie wzoru oraz proporcji umożliwiającej przejście z odczytu 10-bitowego na wolty. Program liczy i wyświetla nam napięcie w układzie. Za pomocą Arduino chciałam zmierzyć również prąd, natomiast jak mówiłam, mogę mierzyć tylko napięcie, dlatego zdecydowałam się na wpięcie do układu opornika jednoohmowego o mocy 5 W. Zdecydowałam się na taką wartość oporu, aby otrzymać jak najmniejsze spadki napięcia, które będą na tyle małe, aby móc je pominąć w dalszych rozważaniach. Dzięki jego włączeniu otrzymuję napięcie na pinie A4, wykorzystując wzór z prawa Ohma, jestem w stanie obliczyć prąd w układzie oraz wyświetlić moc. Tak wygląda schemat części logicznej właśnie z spiętym dzielnikiem napięcia oraz opornikiem jednoohmowym. Kolejną częścią mojego układu jest część optyczna. Widzą ją Państwo teraz na zdjęciu. Na środku znajduje się Arduino z podłączonymi diodami oraz czujnikiem podczerwieni. Całość zasilana jest akumulatorkiem 9-woltowym. Myślę, że jedną z najciekawszych rzeczy w widmie jest to, w jaki sposób wyświetlane są wyrazy. Na samym początku programu została zadeklarowana matryca znaków, która na początku wygląda jak przypadkowy zbiór zer i jedynek. Natomiast pokażę Państwu zaraz na przykładzie literki A, że tworzy się ją w bardzo prosty sposób. Każdą literę możemy zapisać w polu 4×10, rozrysowując jej kształt. Pola zamalowane to diody zapalone, czyli jedynki, natomiast pola niezamalowane to diody zgaszone, czyli zera. Zapisując je od lewej strony, od końca kolumny, uzyskujemy charakterystyczny kod dla każdej litery, dzięki któremu jest ona potem wyświetlana. Tak wygląda cała matryca znaków w pomniejszeniu. Zostały zadeklarowane tutaj wszystkie litery alfabetu, cyfry oraz niektóre znaki, również znaki diakrytyczne dla liter pisanych, które są zapisane w programie jako ich podwojenia, czyli na przykład EE równa się E, E. Ważną sprawą w części optycznej są
czasy, zadeklarowany na początku tytułem zmiennej double. Jest to czas przerwa, blisk oraz time. Przerwa to odstęp między wyświetlanymi literami. Blisk to długość wyświetlania pojedynczego mignięcia. Natomiast time jest funkcją programową, na początku wynoszącą 0, która służy nam do zdefiniowania pozostałych dwóch czasów. Tak jak widzimy u góry z prawej strony, blisk równa się time, natomiast przerwa to time razy 2. Void Print Later wyświetlana jest pierwsza kolumna, następnie nadajemy jej czas wyświetlania poprzez delay blisk. Tak samo odbywa się to dla poszczególnych kolumn. Po wyświetleniu czterech kolumn nadajemy delay przerwa, czyli odstęp pomiędzy kolejną literą czy też kolejnym znakiem. Funkcje pilota zapisane są w Void Loop. Pilot zwiększa czas o 0,1 milisekundy. Celem badań wykonanych za pomocą części logicznej układu silnik było zbadanie zachowań takich wielkości jak napięcie i natężenie dla silnika obciążonego, jak i nieobciążonego skrzydłem, przy różnych napięciach podawanych z zasilacza oraz dla różnych wartości PWM. Aby dokładniej przeprowadzić badania, postanowiłam manipulować wartościami PWM. Dla Arduino domyślną częstotliwością jest około 500 Hz na pinie 11. Widzimy tutaj również częstotliwości, które mogę podać w platformie Arduino. Aby przekonać się, która częstotliwość będzie najlepsza dla napięcia, przeprowadziłam próbne pomiary dla napięcia 12 V przy różnych właśnie częstotliwościach PWM. Na pierwszym wykresie jest to około 4000 Hz, następnie dla częstotliwości domyślnej dla układu. A tutaj znajdują się wykresy dla częstotliwości 245,1 Hz, 122,55 Hz oraz 30,64 Hz. Jak widzimy z porównania tych wykresów, najlepsze wyniki dla napięcia otrzymujemy przy jak najmniejszej częstotliwości PWM, którą mogę zadeklarować. Natomiast dla natężenia prądu okazało się, że najlepsza będzie największa częstotliwość PWM. Dlatego pomiary dla napięcia przeprowadzałam przy około 30 Hz, a dla natężenia przy około 4000 Hz. Tabele z pomiarami były bardzo rozległe, ponieważ liczyły 662 pomiary, były przeprowadzone dla różnych założeń. W sumie było 20 tabel. Dlatego przedstawiam Państwu tutaj fragment tabeli dla napięcia 9 V przy stabilizacji obrotów silnika. W kolumnie prędkość mamy liczbę 255, jest to zapis 8-bitowy, który oznacza, że prędkość została podzielona na 255 części. 255 to maksymalna prędkość silnika. Posługuje się tymi stopniami w uproszczeniu jako prędkościami. Widzimy tutaj wykresy dla napięcia. Pierwszy wykres jest dla silnika nieobciążonego skrzydłem, natomiast drugi dla silnika obciążonego. Na początku widzimy, że wraz ze wzrostem prędkości silnika napięcie rośnie, następnie stabilizuje się przy stabilizacji jego obrotów i w końcu spada przy hamowaniu silnika. Natomiast dla silnika nieobciążonego widzimy spadek napięcia w stosunku do napięcia podawanego do układu. Przy badaniach prądu na pierwszym wykresie dla silnika nieobciążonego widzimy, że prąd waha się przy pewnej stałej wartości, natomiast dla silnika obciążonego przyjmuje on charakterystyczny wygląd, który nazwałam wyglądem trapezu. Wraz przy wzroście obrotów silnika prąd rośnie, następnie stabilizuje się i przy pospowalnianiu silnika spada. W porównaniu tych wykresów możemy zauważyć, że silnik obciążony pobiera znacznie więcej prądu. Wykonałam badania również dla innych napięć podawanych z zasilacza. Dzięki porównaniu tych trzech wykresów dla 6V, 7,5V oraz 9V podawanych z zasilacza możemy zauważyć, że wraz ze wzrostem napięcia rośnie również natężenie. Podczas manipulowania, sterowania częstotliwością PWM zauważyłam oczywiste różnice w pracy silnika.
Najlepszą częstotliwością jest ta domyślna dla układu, 490,2 Hz. Podczas pracy na niskiej częstotliwości, jak i na bardzo wysokiej, silnik miał problemy z rozruchem, wydawał się on niestabilny. Ciekawym faktem, przynajmniej dla mnie, było to, że częstotliwości, które ustawiałam dla silnika, mogłam usłyszeć. Za około 4000 Hz był to dźwięk bardzo wysoki, natomiast dla 30 Hz bardzo niski. Badania bezwładności ludzkiego oka u mnie polegały na zadaniu sobie kilku pytań, na które szukałam odpowiedzi. Odbywały się one nie tylko na mnie, ale również na osobach z mojego najbliższego otoczenia, ponieważ jak wiemy, każdy z nas ma inną budowę anatomiczną, również inną budowę oka, inny czas reakcji. Starałam się zapisywać wszystkie odczucia i obserwacje zarówno swoje, jak i innych osób. Te badania nie są może profesjonalnymi wynikami, natomiast dzięki ich przeprowadzeniu mogłam już zauważyć pierwsze zależności w zjawisku bezwładności ludzkiego oka. I myślę, że zanim przedstawię Państwu jakieś wyniki, które uzyskałam, spróbujemy przeprowadzić małe badania teraz na sali. Do Arduino na skrzydle został wgrany już wcześniej program. Właśnie, jeśli ktoś chce, to proszę przyjść, podejść, będzie to lepiej widać. Włączamy diodę. Za pomocą klawiatury będę nadawać prędkości silnikowi. Akurat przycisk 0 rozpędza silnik, nadaje mu prędkość o 1 większą za każdym razem. Chwileczkę. Skrzydło jest chyba krzywo trochę ustawione. Muszę je spowolnić i poprawić. O. Ok. Za pomocą pilota będę zwiększać czas migania diod. I chciałabym, żeby Państwo pomogli mi odczytać, co będzie napisane. Spróbuję ustabilizować wyraz. Dokładnie. Nie wiem, czy Państwo teraz zauważyli, przez chwilę wyraz zmienił kierunek swojego ruchu. To jest to, o czym mówiłam na początku. Silnik kręci się cały czas w jedną stronę, natomiast możemy zauważyć, że wyraz zaczyna krążyć w stronę przeciwną. Czas był teraz trochę za duży. Może zwiększę mu trochę więcej prędkość. Jak będą długo się Państwo przypatrywać diodom, zauważą Państwo, że mają one pobłysk czerwony bądź pomarańczowy. Ja przynajmniej jak się tak długo w to wpatruję, to jestem w stanie to zauważyć. Nie, no chyba niebieskie są. A jak się Pan długo przypatrzy, naprawdę, ja przynajmniej widzę taką poświatę i jest to barwa dopełniająca koloru niebieskiego z tego, co sprawdziłam. Musi Pani uważać na epileptyków może. Możemy zaraz zadeklarować w programie i wyświetlić Politechnika Wrocławska. Wyraz krąży po tarczy. Ja nigdy nie mam ustalonego schematu, jaką prędkość dać diodom. Robię to po prostu na wyczucie. Dlatego
Proponuję wgrać jakiś inny wyraz i zobaczyć, czy da się go może troszkę lepiej ustabilizować, zwiększę też trochę bardziej prędkość. Jeśli mają Państwo pomysł na jakiś wyraz, to proszę mi go przekazać i zaraz go wyświetlimy. Ja spowolnię na razie silnik. No oczywiście to Arduino. Wyraz Arduino? Dobrze. Teraz przyciskiem... Jak długi wyraz? Wyświetlałam wyraz Politechnika Wrocławska, który miał tam około 30 liter i bez problemu się zmieścił. To wygląda w ten sposób, że litery po prostu ustawiają się na tarczy. Im więcej damy liter, tym będą one ciaśniejsze. Czyli możemy je dać do tego momentu, aż zleją się w taką całość, że nie będziemy w stanie ich przeczytać. Mogłaby Pani na przykład ustawić dla mnie z odjęcia napis Radio Wrocław? Pewnie. Weźmiemy na to dwa. Teraz będę wpisywać w programie wyraz. W sumie mogę Państwu już pokazywać. Biorę odpowiedni program, który napisałam. Chwileczkę potrwa to, żeby się otworzył. Program jest skonstruowany tak, że na samym końcu funkcji print later jestem w stanie wpisać poszczególne litery wyrazu, które chcę wyświetlić. One są przekazywane do diod. Wyrazy są pobierane z matrycy znaków, która została zadeklarowana na początku. Sprawdzamy Radio Wrocław. Już sprawdzimy, czy jesteśmy w odpowiednim porcie. Trwa kompilowanie szkicu. Jeżeli wszystko będzie w porządku, wyraz zaraz zostanie wgrany. Wyraz się wgrał. Włączamy diody. Trzeba po prostu umieścić skrzydło na silniku. Tu jest mój pilot, ok. Postaram się go... O!
i wyraz się bardzo fajnie ustabilizował. On oczywiście nie będzie ustabilizowany tak idealnie, będzie trochę krążył po tarczy. Przy odpowiednim nastawieniu czułości, co bardzo ciekawe, przynajmniej na moim aparacie, kiedy próbowała sfotografować właśnie wyrazy, litery nie wychodziły na początku niebieskie, kiedy aparat jakby na to patrzył, tylko czerwone. On nie wyświetlał jakie czerwone, wyrzucał je po prostu i dopiero potem na niebiesko. Dobrze. Ja mam określony czas, dlatego może dokończę już prezentację i spowolnię silnik. Muszę bezpiecznie zatrzymać. I nikomu nic się nie stało. Dobrze. Okej, silnik się będzie zatrzymywał. Co mi się udało zauważyć, pełny okrąg bez przerwań można zauważyć na prędkości 61-64. Na takiej samej prędkości przed chwilą pojawia się pełny okrąg bez manipulowania czasem migania diod, nie można zobaczyć wyrazu. Bez manipulowania czasem migania diod nie da się wyświetlić wyrazu nawet przy maksymalnej prędkości. Na takiej samej prędkości, przy której pojawia się pełny okrąg, dzięki manipulowaniu czasem migania diod można wyświetlić wyraz. I myślę, że najważniejszym wnioskiem jest to, że dla każdej prędkości da się wyświetlić wyraz dzięki odpowiedniej synchronizacji czasu migania diod z daną prędkością. Dla każdej prędkości da się ustabilizować wyraz. Można również zauważyć efekt zmiany kierunku poruszania się wyrazu oraz przy dłuższym wpatrywaniu się w układ można zauważyć barwę dopełniającą niebieskiego, czyli pomarańcz-czerwień. Zainteresowało mnie, czy istnieje jakaś stała zależność między czasem migania diod oraz prędkością silnika. Przez co, aby odczytać sygnały pochodzące z pilota, zamontowała moduł radiowy. Na skrzydle był umieszczony nadajnik, który przesyła do drugiego Arduino sygnały pochodzące z pilota. Sygnały zostały zczytywane prawidłowo, natomiast okazało się, że moduł radiowy zaburza pracę Arduino. Dlatego, ponieważ na niektórych portach pojawiły się stany nieokreślone. Dioda na przykład zapalała się, dostawała stan wysoki, nawet wtedy, kiedy deklarowany wyraz wykluczał ją całkowicie ze świecenia, albo na odwrót, dioda nie paliła się, nawet wtedy, kiedy deklarowany był wyraz, kiedy powinna ona brać udział w jego wyświetlaniu. Chciałam również zmierzyć prędkość silnika, aby nie posługiwać się takimi stopniami, jakie Państwu teraz przedstawiam. Chciałam zastosować czujnik Hala. Na skrzydle był umieszczony magnes, który miał zliczać obroty, pełne obroty w ciągu minuty. Natomiast nie jestem pewna, czy ze względu na niestabilność układu, czy może na wadę tego czujnika, prędkość była spisywana nieprawidłowo, dlatego również został on usunięty z projektu. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o bezwładności ludzkiego oka, nawiązałam kontakt mailowy z panem doktorem habilitowanym inżynierem Markiem Zającem, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, zajmującym się optometrią. Dostałam od niego wiadomość, że niebawem otrzymam odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują, a niektóre z nich chciałabym Państwu przedstawić. Co ma wpływ na bezwładność ludzkiego wzroku lub na co ona może mieć jeszcze wpływ? Czy objawia się ona tylko w złudzeniach optycznych, czy są ludzie, którzy mają jakieś zaburzenia związane z bezwładnością oka? Czy jesteśmy w stanie sami określić, że jest zaburzona i czy może nam ona jakoś utrudniać życie, a może nie jest to bardzo istotne zjawisko w naszym życiu? Ciekawi mnie, czy bezwładność ludzkiego oka ma jakiś głębszy mechanizm w naszym oku, może też mózgu? Czy niektórzy ludzie mają ją lepszą bądź gorszą i czy w ogóle możemy powiedzieć, czy bezwładność jest lepsza czy gorsza? Jak odebrane mogłyby zostać wyrazy przez osobę mającą schorzenia wzroku, ale nie związane z typowymi, czyli krótkowzrocznością i dalekowzrocznością? A może te wady tak powszechne również mają jakiś wpływ na bezwładność ludzkiego oka? Widmo na razie posiada, według mnie przynajmniej, pewnego rodzaju zalety edukacyjne. Pokazuje, jak można w ciekawy sposób łączyć technikę, aby ukazać zjawisko, które występuje w naszym świecie. Mam nadzieję, że kiedy dowiem się czegoś więcej o bezwładności ludzkiego oka, będę w stanie znaleźć jakieś większe zastosowanie widma. Na razie pojawia się pytanie, po co, czy w ogóle jest tego sens.
Na razie muszę zgromadzić więcej informacji. Bezwładność oka nie jest bardzo dobrze opisana, przynajmniej w tych źródłach, w których ja o niej szukam informacji. I na sam koniec mam do Państwa wszystkich prośbę. Jeśli ktoś może zna odpowiedzi na pytanie, które zadaję, ktoś może ma większe doświadczenie z Arduino, może wiedzieć, dlaczego moduł radiowy zaburza tak pracę Arduino. Czy wynika to tylko z jego obciążenia, już po prostu 10 diodami i czujnikiem podczerwieni, czy może z jakichś innych cech. Jeżeli mają Państwo po prostu jakieś informacje, odczucia i uwagi na temat mojego projektu, to prosiłabym o ich przekazanie. Będę bardzo wdzięczna. Z mojej strony to już tyle i dziękuję Państwu za uwagę.